Dopiero w trzeci weekend października rozpoczął się sezon 2020-2021 w Szermierce. Wcześniej bowiem jeszcze rozgrywano zaległe zawody, które nie odbyły się z powodu pandemii. Obecnie sytuacja nie jest też łatwa, ale działacze robią co mogą, by mogły odbywać się turnieje. Na rozpoczęcie tego sezonu w Gliwicach rozegrano pierwszą edycję Pucharu Polski Juniorów. Jak wyglądały zawody w czasie pandemii i z jakim skutkiem startowali gliwiczanie, opowie nam Maciej Chudzikiewicz. No, po wielkich trudach i naprawdę dużym wysiłku udało się zorganizować pierwszy Puchar Polski Juniorów w szpadzie kobiet i mężczyzn. Startowało 63 mężczyzn i 65 kobiet, także turniej w miarę udany, tym bardziej, że na przykład w szabli w Koninie turniej został odwołany, ponieważ szabliści przestraszyli się i zgłosiło się tylko 20 zawodników, w związku z tym turniej został odwołany, szpadziści jednak i szpadzistki nie przestraszyli się pandemii przy zachowaniu naprawdę dużych środków bezpieczeństwa. Naprawdę na sali tutaj było tak bezpiecznie. Przeprowadziliśmy ten turniej. Cieszymy się, że się nam udało. Za 2 tygodnie, jeżeli nie będą odgórne jakieś decyzje, za 2 tygodnie Puchar Polski Juniorów Młodszych, czyli kadetów, też pierwszy puchar z Gliwic na Olimpiadę, które od lat już tutaj w Gliwicach robimy ten turniej. Jeżeli nic władze odgórnie, czyli ministerstwo nie zakaże zawodów sportowych, to również przeprowadzimy te zawody. To, ponieważ był zakaz w ogóle publiczności, czyli nie było publiczności, byli tylko trenerzy na sali, którzy mieli akredytację, musieli mieć wszyscy zawodnicy i wszystkie osoby będące na sali musieli mieć akredytację Polskiego Związku Szermierczego. Było to ściśle uregulowane, 2 zawodników, czy 1 zawodnik to mógł mieć tylko 1 trener, do 5 zawodników 2 osoby towarzyszące i więcej nikt nie mógł wejść na salę, każdy miał akredytację, tak jak na zawodach Pucharów Świata, Mistrzostw Świata, także bezpiecznie była strefa walk. W strefie walk nie można było, tylko zawodnicy mogli przebywać bez masek. Poza strefą walk nikt bez masek nie mógł nawet wyjść. Także myślę, że wszyscy sobie ręce tego w rękawiczkach chodzili. Także myślę, że bezpiecznie na pewno na sali było. I uda nam się przeprowadzić za 2 tygodnie ten turniej, ponieważ młodzież i środowisko szermiercze bardzo chce jednak tej rywalizacji. Ta rywalizacja jest bardzo nam potrzebna. W sobotę o pucharowe punkty rywalizowali mężczyźni. Z zawodników Piasta najwyżej uplasował się Wojciech Życzniak, który zawody zakończył na 13 lokacie. Posłuchajmy, jak szpadzista ocenił swój występ. No, jak na to, że przez ostatnie 2 tygodnie na żadnym treningu nie byłem, bo miałem kwarantannę ze szkoły. Jestem całkiem zadowolony, chociaż ta walka przegrana 8 teraz z Kamilem Huberem to była właśnie pierwsza moja dobra walka na tym turnieju. W grupie wygrałem 4 walki na 5. Jedną przegrałem. Przegrałem też z zawodnikiem, którym przegrałem o puchar. Potem miałem walkę o 16, wygrałem ją 15-9, no i przegrałem teraz o 8 2 punktami. No, na pewno konkurencja była dobra, no bo przyjechali wszyscy właściwie najlepsi zawodnicy. No, poszło jak poszło. No. Mogło być lepiej, ale ja jestem z siebie zadowolony. Dobrze mi się walczy w Gliwicach, no jestem z Gliwic. Fajnie, że ten puchar był właśnie w Gliwicach. W finale sobotnich zawodów spotkali się Antoni Socha, Polski Klub Szermierczy Warszawa i Mikołaj Radosz, AZS AWF Kraków. Lepszy okazał się ten pierwszy, pokonując przeciwnika 15-11. Posłuchajmy, jak szpadzista z Warszawy walczył na tym turnieju. No, uważam, że fizycznie przygotowany byłem całkiem nieźle. No i w grupach walczyło mi się całkiem okej i przegrałem tylko 1 walkę. I potem w pucharach już wszystkie walki były wygrane i raczej mi się dobrze walczyło. Walkę finałową cały czas byłem skupiony i nie patrzyłem na wynik, także była ciężka na pewno. No akurat tutaj w Gliwicach zwykle mi szło słabo, no dlatego się cieszę, że wreszcie przełamałem tą złą passę i udało mi się tutaj zwyciężyć. Byłem pewny siebie przed tymi zawodami i dałem z siebie wszystko i było to wystarczające. Zdecydowanie tutaj trening i muszę podziękować bardzo mojemu trenerowi, który mnie przygotował do tego sezonu. No i ciężka praca chyba. Sukcesy Antka Sochy nie dziwią, bo jego trenerem jest dwukrotny medalista Igrzysk Olimpijskich Piotr Kiełpikowski, który nie tylko cieszył się z sukcesu swojego podopiecznego, ale też chwalił organizację gliwickiego turnieju.
Przede wszystkim chciałbym pochwalić organizatorów tego turnieju, bo naprawdę stanęli na wysokości zadania, zrobili bardzo dobre ograniczenia tutaj, że nikt nie chodził, pilnowali tego, żeby każdy przestrzegał tej sytuacji, jaka w tej chwili panuje. No, rozumiemy to i wiemy, że no, trzeba żyć w tym, co jest w tej chwili, tylko to jest świadomość też ludzi, żeby byli odpowiedzialni do tego, żeby podchodzili poważnie do tej sytuacji. Wtedy możemy robić wszystko. Chciałbym tylko jedno powiedzieć, żebyśmy nie zamykali tych zawodów, bo zawodnicy w tej chwili, szkoły są zamknięte, zawodnicy praktycznie nie mają kontaktu, przychodzą tylko i wyłącznie na trening. Trenerzy też starają się cały czas być praktycznie w domu. Też tylko się spotykają z zawodnikami. Ja tak robię, mam nadzieję, że inni też. Tak, żeby jednak była ta sterylność i żeby móc trenować. I no, chciałbym, żeby jednak nie pozamykali tych w tej chwili kluby, żeby ci zawodnicy mogli trenować, a nie kończyli już kariery. Poziom uważam był bardzo wymieszany, mogę powiedzieć, bo dużo też młodych juniorów, którzy, tak jak właśnie Antek, który jest juniorem młodszym, dało lekcje, można powiedzieć, juniorom, którzy tutaj byli starsi, byliby większymi faworytami, a tu zaatakowali ich młodzi. I to jest bardzo dobry taki prognostyk dla przyszłości, że jeśli jest poziom bardzo wyrównany, to wtedy można liczyć na to, że będą sukcesy. W niedzielę na planszach rywalizowały panie. Gliwiczanki spisały się lepiej od swoich kolegów. Szóste miejsce w turnieju zajęła szpadziska Piasta. Karolina Staszulonek. Myślę, że walczyło mi się bardzo na luzie, bym powiedziała. Cieszę się, że weszłam do finałowej ósemki, chociaż wiadomo, mogło być lepiej. Niemniej jednak jestem zadowolona z tego wyniku, ponieważ mieliśmy długą przerwę ze względu na obecną sytuację, na pandemię. No ale udało mi się wejść do ósemki. Mimo tego myślę, że teraz powoli wracamy do takiego normalnego trybu. Jeszcze nic nie jest tak jak przed zamknięciem, więc powoli się przyzwyczajamy. Najtrudniejszą walką zdecydowanie była walka o ósemkę, ponieważ wygrałam ją jednym trafieniem i tak naprawdę to była walka o każde trafienie, no ale udało mi się zdobyć ostatni punkt, no i wygrałam. Bardzo się cieszę, że odbył się ten pierwszy Puchar Polski Juniorów po długiej przerwie w Gliwicach właśnie. No bo wiadomo, tutaj trenujemy, tutaj już jest cela, którą znamy. Druga w tym turnieju była reprezentująca barwy muszkietera Gliwice Emilia Korkus. Muszkieterka miała apetyt na złoto, ale srebro też ją zadowoliło. Moim jakby celem na dzisiejsze zawody ogólnie było mieć medal. No i jak już doszłam do tego, do tej czwórki, no to wiadomo, chciało się jak najlepiej wypaść, więc gdy walczyłam o drugie miejsce, to tak samo dawałam się wszystko, nie że odpuściłam czy coś w tym stylu, no i udało się wygrać. No i potem w finale przegrałam niestety. Strasznie miałam siły, też mnie skurcz w ręku łapał, ale no nie można też zwalać, wiadomo, Alicja jest bardzo dobra, więc no niestety nie udało się. No, było tak strasznie wyrównanie, ale już pod koniec no niestety siły i też myślę, że Alicja jest bardziej doświadczona i to zadecydowało o jej wygranej. Wśród pań najlepsza była Alicja Klasik z RMKS Rybnik. Posłuchajmy, jak cieszyła się z pierwszego miejsca. Przyjechałam tutaj z myślą, żeby no, jak najlepiej powalczyć. Jestem bardzo szczęśliwa, że udało mi się zdobyć to pierwsze miejsce. No, dziękuję wszystkim współzawodniczkom. W grupach szło mi całkiem dobrze. Wygrałam wszystkie walki w grupie. Później trudną walkę stoczyłam z Karoliną Staszulonek z Piasta Gliwice. No i coraz trudniejsze walki później były z Zosią Janelli i w finale z Emilią Korkus. No Karolina jest już bardzo doświadczoną zawodniczką, starszą ode mnie. Jest też moją dobrą koleżanką, dlatego no trudno się walczy z kimś, kogo się zna i lubi. W Gliwicach w tym roku mają się odbyć jeszcze dwa turnieje szermiercze. Miejmy nadzieję, że mimo pandemii uda się je rozegrać.